Witam Was, kochani, w nowym odcinku The Sims 4 H2 wystarczy kropla. Lubicie tę serię? Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zobaczcie, tutaj mężulek robi śniadanko. Mam nadzieję, że będzie spoko. Ricky właśnie wstała, idzie do łazienki, a nasz dzieciutek Vaiana sobie pięknie śpi. I dzisiaj zjedzą razem śniadanie. Zobaczcie, wyskoczyło mi też jakieś święto zbiorów. Może tutaj z tej okazji coś takiego się wydarzy. Ja kliknęłam, żeby przyrządzić wystawne śniadanie, bo tutaj powiedzieli, żeby taki wystawny posiłek zrobić, także niech oni jedzą razem. Oj, 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 co on tu robi? Słuchajcie, chyba się troszkę nie udało. Ty nie jedz żadnych resztek. Usiądź sobie tutaj przy barku i poczekaj, aż mężuś zrobi ci śniadanie. I zrobiłam, słuchajcie, wielką niespodziankę w domu, więc za chwileczkę, jak przygotujemy posiłek, to wam ją pokażę. I uwaga, chyba będzie gotowe. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Jakie kanapki! Bardzo mi się to podoba. Więc zawołaj na wystawny posiłek. O, i to mi się podoba. Zrób tak. Co ty tutaj bierzesz coś ze środka? No, no, no! Pierogi chcesz jeść. No, pięknie wygląda to jedzenie, ale normalnie ja bym jadła. Dzwoneczek! Dobra, niech oni sobie jedzą razem śniadanie, a ja wam pokażę, jakie zrobiłam zmiany, bo dzisiaj będziemy postarzyć naszą maleńką Vaianę i tu zrobiłam dla niej pokoik. Co tu się zdarzyło? Widzieliście? Tu coś rozbłysło. Jakieś skrzaty mi się tu pojawiły na chacie. Tutaj jest! Świąteczne gnomy. Obdarowywanie przyjaznych domów może zachęcić je do odzajemnienia się świątecznymi nagrodami. Obdaruj gnoma. Można, słuchajcie, zrobić... O kurde, ale jaja. Dobra, ale w każdym razie pokażę wam, jak wygląda jej pokoik. Zrobiłam go na górze. Taki trochę niebieski, troszkę kolorowy. Tutaj są okienka, kącik zabaw. Następnie kącik sypialny i kącik kolejny. Jest to taki właśnie rysunkowy. I za chwilę się tymi gnomami na pewno zajmiemy, jak oni skończą jeść, bo jestem ich bardzo ciekawa. A potem postarzymy dzidziusia. Dobra, poprosiłam ich, żeby wybrali się na górę i zobaczymy, o co chodzi z tymi gnomami. Oczywiście nasze syrenki Ricky i Emme, nie Ricky, tylko Clio i Emme dzisiaj odwiedzimy. Ja tego czerwonego chyba bym nie obdarowała, bo on wygląda jak jakiś zły. Więc zróbmy tak, obdaruj gnoma i będzie wręcz ciasto owocowe. Ciekawe, czy będzie zadowolony. I tutaj będziemy obdaruj gnoma, wręcz zabawkę. Wow, co tu się zadziało w ogóle? Ale jaja. No to tego też może obdarujmy. Śpiewaj razem. Patrzcie, można z nim gadać. Bor sima jepsy du zorg. O kurcze, znikły mi one. A nie, jakoś tak się zaświeciły. A ci się całują. Dziwny, dziwny temacik. Nie podoba mi się ten ognisty niestety. Dobra. Co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Tu jest ogień. Ten ma jakieś... ten, jak to się nazywa, aureole, więc pośpiewajmy razem z nim. Ty nie pływaj jeszcze, poczekaj, zaraz będziesz pływać ze swoim dzidziutkiem. Śpiewaj razem. Dawaj tą piosenkę. Aha, musimy chłopa dać. Dobra, chłopik, wracaj mnie tu. A, do łazienki poszedł. Ty nie musisz sikać. No właśnie. Dawaj, dawaj. Śpiewanka, śpiewanka. I tutaj damy zaraz dzidzianka. Zobaczcie, to jest kącik do jedzenia, kącik do sikania, wszystko jest pięknie. Czekamy na to. Tylko dlaczego to w pokoju dla dzieci się pojawiło? To jestem troszeczkę... Jak oni fajnie śpiewają. Słyszycie to? Wow! Ale zgrana para. Tak samo się też ruszają. Tylko ta ręka tutaj, gdzie przez nią przechodzi, to jest syrena. Brawo! Jestem z was zadowolona. Pośpiewaliście. Chodźcie teraz na dół do dziedziutka. Postarzymy go. I zadzwonimy, o właśnie, bo dziecko płacze, trzeba się zająć. Zobaczcie, tatuś od razu chce gaworzyć, ale może tutaj trzeba nakarmić, bo śniadanko jedli. To mama niech nakarmi, a nie, dobra. Trzeba zmienić pieluchę, więc zrób to, tatuśko. I potem postarzymy dziuśka. Mama w tym czasie niech zadzwoni po nasze przyjaciółki syrenki, żeby było oczywiście na świętowaniu urodzinek małej Vaiany, więc zaproszę. No, niezła syrena piszczy. Jupi, jupi. No, dobra, zaproś do spędzenia czasu i tu będzie Clio. I nie mamy tej. Czemu nie mamy Emmy? Dziwne. Zobaczcie, chłop też nie może po Emmy zadzwonić. Trzeba by gdzieś tam gdzieś wybrać. Zobaczcie, o co tu chodzi. Uwaga, uwaga, mamuśka postarza dziedziutka. Jak to będzie wyglądać? Poprosimy. Wow! Jak się trzęsie, kołyska. Zobaczcie, jaka czapka! Wow, nie wierzę w to! Czekajcie, co tu mi się zadziało? Dobra.
Musimy wybrać cechy, więc głuptasek, aniołek, przylepa, rozrabiaka, niezależna, rezolutna, żywe srebro, ciekawa świata, niech to będzie. Tu tylko jedną cechę możemy... Aha, jeszcze druga. Generowanie losowych cech? A nie, dobra, bo my chcieliśmy to żywe sreberko, niech będzie. Ej, moim zdaniem ona jak Bajana trochę wygląda, do tatki podobna. Hej, 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 pokaż, pokaż mi tutaj dzidziuśka. W ogóle jak ona wyskoczy, jakieś kalosze i tak dalej, szybko musimy ją przebrać i zobaczymy, jak ona wygląda z bliska. No po prostu nie wierzę. Wow, pięknie. A tata to co? Dawaj tutaj ją przytul, szybciutko. Gawosz. Czy przyszła nasza syrenka? Nie ma jej. Może zaraz będzie, dobra. Lecimy teraz tutaj do lustra i klikniemy. Aha, weszła sobie, dobra. Ogląda rybki. A nie, to ty mała, ja tobą nie będę sterować. Zapomniałam, że przecież już dzieckiem mogę sterować. I będzie przymierza i stroje. I teraz... Oła, włosy sobie wyrwałam. Będziemy mogli sprawdzić, czy dziecko jest syreną. Zobaczcie, klikam sobie tutaj na osobkę. Widzimy syrenka. Na chłopa klikamy, nie widzimy tu syrenki. I zobaczymy na dziecko. Wow, mamy syrenę. Normalnie nie mogę się doczekać. Tak wygląda maleńka, bo tutaj od razu pewnie ogon nie będzie wychodził do wody, jak jest malutka. Zobaczymy. Musimy ją teraz przebrać. Stworzę ją na taką wajankę. Piszcie, czy wy obstawialiście, że właśnie to będzie taka dziewczynka syrenka, bo jestem ciekawa. Zrobimy jej te włosy. Nie będę zmieniała koloru na brązowy, bo tak by mi wtedy bardziej pasowało, ale zostawimy to i stwórzmy sobie dla niej jakiś fajny, codzienny strój. No dobra, no to przebrałam, ubrałam naszą wajankę. Zobaczcie, wydaje mi się, że ten strój codzienny będzie do niej super pasował, bo to taki krabik z wodą, akurat coś wspólnego, więc super sprawa. Pokażę wam teraz strój do pływania, bo starałam się tutaj dobierać rzeczy z dodatku Wyspiarskie Życie. I tutaj te przepiękne rękawki i strój kąpielowy, to jest taki nasz mały bambaryłka, małe kluseczka, więc kto dotrwał do tego momentu, pisze kluseczka w komentarzu, zobaczymy, kto uważnie wygląda. Tutaj mamy na imprezkę, właśnie też z Wyspiarskiego Życia wzięłam, takie troszkę etniczne i to do spanka, taki fajny kombinezonik też z tego dodatku, oficjalne sukineczka, proszę bardzo, tutaj mamy na gorącą pogodę i na chłodną, więc przechodzimy do gry, bo już nie mogę się doczekać, żeby się poprzyglądać, jak ta mała się rozwija. Witamy w świecie wajanko, więc mamuśka, weź proszę bardzo, podnieś ją, weźmy na rączki. O, mamy ją i chodźmy na górę. Myślę, że tutaj do pokoiku możemy podejść, więc podejdź tu. Czekajcie, pójdzie z nią? Dobra. Nie, nie wzięła jej! O nie! Ale akcja. Tatunio, weź, proszę bardzo, podnieś. I lecimy na górę. Gdzie tatunio jest w ogóle? O, biegnie. A tu jest nasza Clio. Gada z rybami. Mama już jest na górze. Czy tata ją podniesie? Zobaczymy. O. Chodź, chodź, chodź. Jest. Idzie z dzieckiem akurat. I lecimy z dzidziutkiem na górę. Jaki dumny ojciec. No po prostu nie wierzę, ale tak się cieszę, że mamy syrenkę. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie ona wyglądała, jak już będzie starsza i tak dalej. Pokażę wam jeszcze, co zrobiłam na górze. Dałam dla niej basenik, więc na pewno będziemy się kąpać. Na początku posadził ją tu na krzesełku i daje jakieś jedzonko. Poczekaj. Daj jedzenie i niech będzie to, co tu możemy dać, groszek. Bo zobaczcie, ona jest już głodna i troszkę zła. Trochę energii brakuje, więc zapewne na chwilę ją też położymy do spania. Ciekawe, czy będzie jeść. Czy będzie rozchlapywać. Mamuśka, gdzie ty uciekłaś? Siadaj. O, są dziewczyny. A co ty tu w ogóle tak klęczysz? Z tatunkiem chcę pogadać? O, przytulają się. Ale pięknie. Zobaczcie, jak rozwala. Zadymiara! To jest mała zadymiarka. Jaka piękna. Pasuje moim zdaniem do niej ten pokoik. A wy jak myślicie? Myślę, że malutka już się najadła, więc możemy ją zabrać stąd. I zobaczcie, gdzie teraz mama będzie z nią szła. No po prostu już nie mogę się doczekać, żeby wam to pokazać. Tutaj ma swój taki basenik i wyjście na ogródek. Tata chce już klocki układać. Zobaczcie, on chyba by chciał mieć synka. Wow, zobaczymy, czy ogon wyleci. Bo chodzenie, no to nie. Bo po chodzeniu ogon nie wylatuje. Więc jak widzicie, jest malutka. Więc małe dziecko nie ma na razie ogonku. Zobaczymy, jak będzie miało starsze i kiedy ten ogon się pojawi. Zobaczcie, w ogóle jaka rozradowana. O, poproś o pozwolenie. Aha, to nie jest za pozwolenie. Mama się z nią bawi. Wow, ale pięknie.
Ale ona się nie zamienia w syrenę, jak widzicie. Pięknie, a zobaczymy, jak ojciec się bawi. Aha, wyszedł. Ale on coś tam układał na tym stole, już to muszę szybko zobaczyć. Trochę nie ogarniam tego, bo tu za dużo rzeczy. Ale nie, jeszcze nic nie poukładał. Trochę zaczął coś tu, jakieś budowanko. Dawaj dalej, buduj, buduj. Niech się bawi. Dziecko jak podrośnie będzie miało super zabawki. Ej, kocham to, słuchajcie. Pięknie to wygląda. O, co mi tu wyleciało? Ale się bawi. Widać, że syrena, że kocha. O, kaczuszka! Wow! Mama jest już bardzo rozbawiona, więc musimy zakończyć to. Usiądź sobie tutaj. A ty, mała, możesz tutaj podejść? Ale super, jak podrzuciła. Dobra, i malutka niech się uczy chodzić i niech podejdzie sobie tu powolutku. Zobaczymy, czy się nie przewróci po drodze. O, jest, jest, jest. Zobaczcie, czy ona mogłaby z tatą budować? Nie jest jeszcze za malutka, więc pobaw się chwileczkę lalkami. O, jest trochę zła, więc trzeba ją położyć spać. Tata już nie musi tu budować. Chcesz sobie porozmawiać z dzidziutkiem? Okej, okay, ale myślę, że możesz czytać jej do snu. Oj, to będzie super, co? Pięknie mi się podobają, bo wiecie co? Miałam tutaj okna od góry do dołu i nie wiedziałam, co tu zrobić, żeby ten pokój bardziej dziecięco wyglądał. Zostawiłam w ogóle z tego pokoju, co tutaj był wcześniej taki liściasty, ten obraz, bo on ładny jest, ale postanowiłam, że zrobię tutaj takie fajne malunki i to będzie od razu lepiej wyglądało. Mamy co prawda widok na wodę, no nie? No to fajnie, ale... Ojciec! Ty się już nie baw, mała. Kładź dzidziutka, bo on już jest taki zmęczony. No bo tak, małe dzieci muszą szybciutko. Pęcherz, ale to chyba się zsika sama do pampersa. Jeszcze jej nie uczyliśmy. O, super, będzie bardzo ładnie pasowała do tego łóżeczka, myślę. Mama bierze prysznic. Okej. Okay. Hej, czemu nie czytasz jej? A, po książkę jakąś chyba idzie. Tu chcesz jej czytać? To do snu miało być czytanie, chłopie. Dobranoc, bajka na dobranoc. O, tutaj właśnie, bajka na dobranoc i tatunio. Tak powinno być. Nie ma miejsca. O nie, muszę coś poprzestawiać. No dobrze, to teraz już wiemy, dlaczego tak się stało. Myślę, że dlatego, że tutaj była ta lampka. Ja ją przewiesiłam tutaj nad łóżko, bo chciałam, nad półkę, bo chciałam, żeby było jak najbliżej łóżka, dlatego, że to jest lampka odstraszająca potwory nocne. Zobaczcie, ona chce do mamy chyba. Ja nie wiem, tata sobie nie radzi. Tu chcesz czytać, dziecku? Nie rozumiem tego. Nie, 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 koniec. Matka wariatka przejęła rolę tutaj i położy do spania córę. I jak ją położy, to wybierzemy się do syren. Musimy zobaczyć, co z nimi w ogóle, jak one pięknie pasują tymi strojami. Nie zrobiłam tego specjalnie, ale zobaczcie, jak to cudaśnie wygląda. Wow. Dobra, mała, do spania, a my jedziemy teraz do syren. No dobrze, znajdujemy się teraz w rezydencji H2O i całe szczęście... Jest tutaj z nami Emma, a powiem wam, że no tak się bałam, że coś się z nią stało. No nie wiem. Dawajcie sobie... śpiewaj razem? Nie, popływajcie razem. Pływaj z... I poprosimy tu dwie dziewczyny, nasze syreny. Co w ogóle dzieje się w domu? Zobaczymy, czy jakieś przemeblowania zrobiły. Aha, bo jeszcze tu nie zapukaliśmy. Ale my mamy z drugiej strony klucz, więc moglibyśmy sobie poświrować. Jak skoczyła Emma zadymiara nasza. Ona to bardzo dobrze idzie, te pływanie. A tam Ricky z tyłu. O, już się zamieniła ogonkiem i jeszcze leci Clio. Obserwuję sobie ją. O, tam już chyba jest. Zobaczmy, jak tam wygląda pływanie u matki syrenki. I sprawdźmy, jaki ona ma w ogóle... Czekajcie, sobie zaznaczę, żeby za nią płynąć. Jak... No dobra. Zobaczymy tutaj tak z góry, co one robią. Jaki ona ma poziom pływania, bo to mnie interesuje. Sprawność fizyczna na poziomie 7, więc bardzo, bardzo dobrze. Chciałabym, żebyś Tiki zawołała swojego delfinka, więc zatrzymaj się, kobitko. W ogóle trochę już się ściemnia, no nie? Jest to dziwne, bo jest godzina 18:47, ale to dlatego, że jest jesień. I kochani, chciałam wam powiedzieć, że filmy wakacji są codzienne, więc jeżeli podoba wam się H2O i chcielibyście więcej H2O na kanale, to dajcie łapkę w górę, bo jeżeli będzie, wiecie, więcej łapek w górę pod tym odcinkiem niż pod innymi, to ja będę częściej nagrywała H2O, bo będę wiedziała, że po prostu częściej chcecie to oglądać. I poprosimy, zmień nazwę obiektu, to nie jest obiekt, to jest nasz delfinek. Poprosimy o opryskanie, ochlapiemy go psotnie też i o sztuczkę jakąś fajną, niech będzie to skoczenie. Patrzcie, on chyba nie chciał, a opryskał nas. Dobra, ona ogonem go tam dała. Wow, fajnie. Co byście tu jeszcze zrobili? Śmieję się. Wow,
Wow, jak skacze! O, co to za rybsko płynie, widzicie je? I znikło, ale się zdziwiłam. Co do tego delfinka jeszcze? Sztuczka już robiliśmy, aport, sztuczka, tańczenie i pocałowanie. Patrzcie, jaki on piękny jest w ogóle. Nie chce! Obraził się. Ciekawe, czy zrobi inne. Nie zgadza się! I poleciał! Ale zadymiasz! O, jest tu jakaś nowa syrena. Dawaj z nią pogadaj. Zabawne powitanie. To może dlatego ona nie chciał do niej przychodzić. Zobaczcie. To jest Nalani. Tak się nazywa. Nalani Mahi. I tu jakaś babka przyszła. My tu mamy syreni gang, więc o co chodzi? Znowu ta ryba lata. Ej, fajna ta syrena. Ładny ma ogon. Ogon! Co byśmy mogli z nią pogadać? Oj, odpłynęła. Ej, fajnie, tutaj jest chacka syrenek. Bardzo mi się to podoba. Mogą sobie pobajdurzyć, jak ja to mówię. O, ta fajnie pływa, ale my chyba lepiej pływamy. Mamy lepsze tutaj poziomy, wydaje mi się. Pogadajcie sobie coś, dziewczyny. Ej, ochlapmy. Ciekawe, czy ogonem ochlapiemy Clio. Ty chciała się zapoznać z tą Nalani, pogadać z nią, ale się nie dało. Chlap ją! A, ogonem! Ale fajnie to wyglądało, a ta ją tylko ręką dała. Kurka, niedobrze. Jezu, ta ryba mnie przestrasza bardzo. Śpiewaj o święcie. Podzielmy się jakimś tym nastrojem, którym, bo jest to dzisiaj święto. I co byśmy mogli jeszcze zrobić? Przyjazne inisimowie, wręcz prezent. Simoleony, przyjazny prezent. Oj, niech będzie anioł morski. Figurka, mały wydruk. Świadectwo urodzenia? Nie. Dajmy mały wydruk, żeby miała właśnie zdjęcie swoich dwóch najlepszych przyjaciółek. Wydaje mi się, że to by było bardzo fajne. Ciekawe, czy da się to w wodzie zrobić, czy trzeba wyjść z wody. Dobra, gadają sobie o tym święcie. Dziękczynny nastrój i takie tam. Przy okazji, jak sobie gram, to będę tak te święta obchodzić, tak mi się wydaje. Okej, co ty z tym prezentem? Halo? Aha, bo wy musicie wyjść chyba. Tamta jak pływa, kraulem. Hyc, hyc. Zobaczymy, jak wygląda podarowanie prezentu. Ale wydaje mi się, że to bardzo fajny patent, żeby dać te zdjęcia. I trzeba wracać zaraz do córy, bo chyba się obudziła, wydaje mi się. Ale tata będzie dobrze się nią zajmował. Mamuśka położyła do spania. Aha, w wodzie jeszcze stoi. Piękny ten tatuaż, co? Delfinek. Pasuje do Tiki, Riki Tiki. O, pięknie wyglądato. Mega mi się to podoba. A, pokazano, że zdjęcie. Ale świetnie. Dobra, wracamy na Havirę. Yo, yo. Podejdźmy sobie do domu. Tu w ogóle wypadałoby jeszcze jakieś ozdoby dać, więc pudło z ozdobami ze strychu. Trzeba to znaleźć. Tutaj postawiłam te pudła. Imprezka, nie, my nie lecimy na imprezę. I proszę bardzo, powieść dekoracje trzeba dać. Wow, jak pięknie! Zobaczcie, mam takie lampki fajne na zewnątrz domu. Tata pływa. Dobra, my wybierzmy się na górę do małej. Maui, gdzie jest ta moja? Wajanka. Wstałaś niedawno, jeść byś chciała. Okej, okay. Chcesz poprosić oglądać tatę? Myślę, że nie. Sprzątniemy te żarcie i mama niech posadzi tutaj albo da jakieś jedzonko, chipsy nie, jogurcik, nuggetsy, jogurcik. Taki fajny, różowiutki. Hop, hop, hop. Proszę bardzo. A ta mała jak już dobrze zapyla, zobaczcie, dosyć fajnie chodzi. Mamuśka, posadzisz ją? Tu mnie zacięło się. O. Pięknie! I w ogóle, nie wiem, czy widzicie, postawiłam sobie tutaj takie ozdóbki pandy. Kocham te pandy. Czy ty możesz to jeść? O, zaczęło jeść, dobra. Myślę, żebyśmy tu wynaleźli jakieś atrakcje. Czytaj mojemu dziecku, kup, to nie chcemy. Możemy pobawić się w domku dla lalek, a czy z tym możemy się pobawić? Schowaj do wyposażenia. Ucz Simkę układać klocki. O, może to być fajne. Więc jak ona sobie troszkę zje, to to zrobimy. Ale niech ona trochę się naje. Jakie piękne truskawy w ogóle. Piękny jest ten kącik, mega mi się podoba. A ty robisz, kobieta, nie znasz się na dzieciach. Tu dziecko chciało jeść. No dobra, to się pobawcie troszeczkę. Szlouf. Co ojciec robi? Sprzątasz tu, weź się wykąp, bo ci tutaj brakuje energii. Nie, tylko zaraz będziesz brodackiem. Weź sobie prysznic, a te układają razem. Sikuć się chce. Oj, oj, oj. Nie uczysz jej układać tych klocków? Patrzcie, z góry jej mówi, powinna usiąść do niej. Dobra, to ty idź na razie sikuj, zaraz wrócisz. No, już lepiej.
Siadła z nią, teraz będą się uczyć kształtów. Mam nadzieję, że to się tym razem uda. Ojciec, dawaj na górę. Ty chcesz jeść? Za chwilę zjesz. A tutaj te skrzaciory się pojawiły. Co one tu dały nam? Rośliny wiosenne nam dały. Tutaj dał w ogóle brud. Ale jaja. Dawaj, wytrzyj to. Musisz tu sprzątać. Roślinki schowamy do wyposażenia. Nie wierzę w to. Te skrzeciory to kurde zadymiarze. Dobrze, że nam domu nie podpaliły. Nie da się tego sprzątnąć. To może ja to wywalę do śmieci. O, udało się. Dobrze. Czy on przez te skrzaty przejść chyba nie może? Aha, może, dobra. Dymy na maksa. Bawicie się? Co tam u dziecka? Klockowy gniew, czyli nie chce się bawić. Coś by jeszcze zjadła, więc myślę, że mogłaby sobie ten groszek dokończyć. Dawaj, zjedz. A Matylda, czyli matka, będzie tutaj budować. Niech zaczyna budowę. Wybudujemy coś dla małej, jakąś zabawkę, fajnie będzie. O, ojciec chce iść do małej. Oglądać chcesz, to leć. W ogóle martwi mnie ten ogień. Nie wiem, czy wy mieliście te święto zbiorów u siebie, bo ja to pierwszy raz to gram. O, zasiada na łóżko i tu będzie jeść. Musimy chyba kupić jakiś fotelik, żeby mogła. No właśnie, bo tak się zastanawiałam, czego mi tu brakuje. Można jeszcze... Aha, jeszcze jest za malutka, żeby układać te... Żeby tutaj coś malować. Kurczę, ja to tyle tych zabawek kupiłam, a zapomniałam, że to dla małych dzieci muszą być troszkę inne. Matka, jakaś świrka. Dobra, troszkę się najada i chyba trzeba będzie ją położyć spać, bo już jest po północy w ogóle. Kto to wymyślił? Spróbujemy, czy ojciec mógłby czytać do snu. Spróbujmy to zrobić. O, z żoną gada. Bardzo fajnie się dogadują. Jestem zadowolona. Trzeba będzie znaleźć też mężów dla naszych kolejnych syren, więc na 100% takie rzeczy się wydarzą. Wydaje mi się, że uda się czytanie do snu. O, super, bardzo fajnie. Zobaczcie, tu sobie siedzą i czytają. Wow. A tu piękne te ozdoby wokół wszystkich barierek. Ciekawe, czy na schodach te ozdoby się pojawiły. Nie, tu nie mam żadnej barierki. Pozdrawiam. Wow, kochani. Bardzo piękny widok. Tatuś i córeczka pięknie sobie czytają. Mamuśka chciała zjeść jakieś resztki jedzenia. Myślę, że lepiej byłoby co innego. Schowamy tu. Może jakieś nasionka zasiejemy później? Czy to jest popsute? Nie, dobre. Bezpieczny dla wegetarian. Okej, okay. Zjesz i będziesz musiała iść spać, żeby mieć siłę na nowe wyzwania w syrenich dniach. Sprzedam oczywiście kołyskę, no bo już nam nie potrzebna. Już na razie sobie stała dzisiejszy dzień. Dajcie znać, co byście chcieli, żeby syrenki robiły w kolejnych odcinkach. Jestem bardzo ciekawa. Dobra, matka też może się położyć spać. O, deszcz nam pada. Widzicie? Kurczaki. Mam nadzieję, że jutro będzie dobra pogoda. Ojciec, ty idziesz, a ciekawe, czy córa śpi. Zobaczmy to. Czyli nic tu nie obudzi ten deszcz, no bo tak by też mogło być. Ojciec też idzie do spania, więc co, moi kochani, po prostu już nie będę tu przedłużać. Łapka w górę, subik, jeżeli chcecie widzieć moje filmiki jako pierwsi. No i tyle. Do zobaczenia w kolejnych. Buźka, dobijamy do 1 000 000 subów, zapomniałam. No właśnie. Pomóżcie mi! Będzie mi bardzo miło.